Naszym gościem jest wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy można się spodziewać publikacji nowej strategii Grupy Azoty do 2030 roku i w jaki sposób będzie ona odpowiadać na wyzwania związane z Europejskim Zielonym Ładem? Myślę, że mogę powiedzieć, że jesteśmy w zasadzie w przededniu publikacji nowej strategii. Kończymy pracę nad tym dokumentem. Niebawem organy korporacyjne Grupy Azoty ostatecznie zatwierdzą dokument i wtedy będzie on mógł być opublikowany. Bez wątpienia to, co mogę powiedzieć na dziś, będzie to zielona strategia. Generalnie Grupa Azoty od dłuższego już czasu bardzo świadomie podchodzi do transformacji naszego biznesu w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu. I w strategii, którą opublikujemy do roku 2030, damy temu konkretny wyraz, pokazując konkretne projekty, pokazując konkretne liczby odzwierciedlające nasze bardzo odpowiedzialne podejście do transformacji grupy kapitałowej w kierunku Zielonego Ładu. Czy wśród tych konkretnych projektów mogą być na przykład inwestycje w odnawialne źródła energii? Oczywiście, że będą. Co do szczegółów, pozwoli pan redaktor, że nie będę tutaj jakby wchodził w zbytnie szczegóły. Natomiast no, ta strategia, tak jak powiedziałem, będzie jakby nacechowana kolorem zielonym, więc nie może zabraknąć szeroko rozumianych projektów azotowych. A czy pod uwagę brana jest również zmiana paliwa w istniejących elektrociepłowniach grupy z węgla na paliwo bardziej ekologiczne? Prowadzimy analizy, rozważamy różne scenariusze, szczegóły w momencie publikacji strategii. Okej. To może jeszcze w dwóch słowach, w jaki sposób projekty innowacyjne pomogą wspierać tę strategię? Znaczy, przede wszystkim dywersyfikujemy nasz portfel produktowy, ale też biorąc pod uwagę jakby nasze świadome podejście do zarówno do obszaru nawozowego, jak też i do całej sfery tworzyw. Jakby od szeregu miesięcy intensywnie pracujemy i wdrażamy nowe rozwiązania, jeśli chodzi o tworzywa, na przykład tworzywa biodegradowalne, co jakby też wpisuje się w Green Deal, wpisuje się w cały Europejski Zielony Ład. Kilka tygodni temu, jako pierwszy koncern w Europie Środkowo-Wschodniej, wprowadziliśmy do oferty produkcyjnej w 100% biodegradowalne tworzywo. Bohaterem tego tworzywa, tak mogę powiedzieć, jest ziemniak. Pracujemy nad kolejnymi aplikacjami. Tym razem myślimy o tym, żeby bohaterem kolejnego tworzywa był jeden z owoców. Jakby widzimy bardzo duże zainteresowanie, bardzo taki pozytywny feedback z rynku, zarówno polskiego, jak też i z zagranicy. Jest bardzo duże zainteresowanie samym tworzywem, różnymi jego aplikacjami. Więc tu na pewno nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Natomiast jeśli chodzi o cały jakby sektor nawozowy, jakby innowacje w sektorze nawozowym, to poza na przykład inhibitorami, które również wprowadziliśmy do naszej oferty i to jakby na pół roku przed wymogami regulacyjnymi, mówię tu o inhibitorze ureazy, to jakby mamy również cały system rolnictwa precyzyjnego. Jakby wykorzystujemy technologie satelitarne dzisiaj po to właśnie, żeby nasi partnerzy, rolnicy, nasi klienci otrzymywali system, który pozwoli im w sposób bezinwazyjny w czasie rzeczywistym zbadać glebę. Do gleby trafiają nawozy grupy azoty w takich proporcjach, w jakich powinny one do gleby trafić. Znaczy, innymi słowy, coraz bardziej z prostej sprzedaży nawozów na tym łańcuchu wartości kierujemy się w stronę sprzedaży usługi nawożenia. Czyli jakby kompleksowa oferta adresowana do naszych partnerów, kompleksowa oferta adresowana do rolników i też jakby pomoc w codziennym zarządzaniu gospodarstwem, a to z kolei wpisuje się
w tematykę, od której pan redaktor zaczął, czyli w Europejski Zielony Ład. Dobre użycie tych aplikacji już dzisiaj powoduje spadek konieczności użycia nawozów o 20%. Dziękuję bardzo. Dziękuję.